Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Słuchajcie, szybciutki materiał. Dzisiaj zobaczycie, jak zbudowałem prototyp, bo to jest dopiero prototyp cyrka do cięcia plazmówką. Zakupiłem plazmówkę dzięki donatom na Twitchu, dzięki Wam, dzięki widzom, którzy się zrzucili. Kupiliśmy przecinarkę plazmową i teraz mogę ciąć. Na początku miałem pewne problemy, nie umiałem sobie z nią poradzić, myślałem, że jest uszkodzona, ale okazało się, że po prostu nie umiem, musiałem się nauczyć. Przyznaję się do tego, nie wszystko potrafię na 100%, czasami też trzeba po prostu dojść do niektórych rzeczy, jak co ma działać, jak tego używać i dopiero wtedy się okazuje, że praca staje się dużo przyjemniejsza. Miałem problem, żeby wycinać kółka, bo wiadomo, od linijki łatwo się tnie, bierzemy sobie jakiś płaskownik stalowy, tniemy prostą linię, jest ok, ale bardzo często w komputerach potrzeba wyciąć otwór i ostatnio na jednym live pojawił się taki pomysł, żeby wyciąć duży otwór 140 mm. Nie chciałem tego robić gumówką, nie za dobrze mi to idzie gumówką, Michałowi też nie. Niektórzy widzowie twierdzą, że potrafią to lepiej, zrobiliśmy challenge, zobaczymy, czy się pojawi. Jeżeli rzeczywiście wytną to fajnie, to coś im wyślę, zobaczymy. Czekam na wiadomości z filmikami, jak wycinają w 5 minut taki otwór gumówką. Ja za to stwierdziłem, że zbudujemy sobie cyrkiel. I wygląda to tak. Zacząłem od tego, żeby ogarnąć sobie całą logikę tego. Stwierdziłem, że po prostu blaszka z otworami, żeby ustalić sobie odległości na początek, będzie idealna. Oczywiście jest to tylko prototyp, później chcę to zrobić trochę porządnie, żeby mieć większy wybór jakby tych średnic, na których pracuję. Teraz chodziło o to, żeby tylko sprawdzić, jak to działa. Także wziąłem blaszkę 20 mm na jakieś, nie wiem, 160. Nagiąłem ją trochę, żeby opuścić wysokość palnika, tak żeby był bliżej materiału. I stwierdziłem, że wykorzystam uchwyt magnesowy od masy, od spawarki, z którego nie korzystamy, bo się nie sprawdził. I jak chodzi o cyrkę, to się tutaj dobrze sprawdza. Także do blaszki przyspawałem podkładkę, która ma otwór idealnie pasujący do dyszy w palniku. Potem nawiertarkę, nawierciłem sobie otwory co 2 cm, 10 mm. Troszkę dogiąłem, żeby opuścić troszkę ten palnik. Spasowałem całość. No i słuchajcie, pora na testowe cięcie. Tak jak mówiłem, nie mam wprawy w przecinarce plazmowej, więc na początek za szybko jechałem tą przecinarką. Dopiero później, jak już zwolniłem, okazało się, że otwór wychodzi bardzo fajny. Muszę tu poprawić tylko jedną rzecz, jeszcze ten uchwyt tu ma w tym momencie za duże luzy. Jak docisnę, to się nie chce obracać, więc jakoś to muszę inaczej zrobić, żeby ten obrót był swobodniejszy. Aczkolwiek nie muszę używać magnesu. Wystarczy, że w osi otworu, który chcę zrobić, wywiecę sobie dziurę na M10, przełożę śrubę, przykręcę, na to założę ten cyrkiel i będzie to działać. Słuchajcie, jest to naprawdę fajne rozwiązanie, pozwoli, na pewno ułatwi nam pracę w robieniu dziwnych łuków, dziwnych zakrętów, jakichś kształtów, które są nietypowe. Aj, dzwoni do mnie telefon. Michał, czy mógłbyś wyciszyć? Będę wdzięczny. Też mam sklerozę, czasami zapominam wyciszyć telefon. Tak czy siak, pozwoli nam to na pewno tworzyć ciekawsze projekty. I tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Taki szybciutki, w sumie vlog warsztatowy, jak robimy prototyp. Będziemy z tego korzystać w najbliższym czasie. Docelowo zrobię coś ciekawszego z taką precyzyjną możliwością kontroli o tej średnicy otworu. I tyle. Dzięki bardzo za oglądanie. Widzimy się na następnych materiałach. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Hej.